krótko o wywiadzie w kontrwywiadzie. Czyli kolejna piguła informacyjna i trochę skojarzeń. Jedziemy. Taka sytuacja. CIA ma swojego agenta w chińskim kontrwywiadzie i rozpracowuje przeciwnika. To nie o tym będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj opowiemy sobie troszkę o czymś innym. Mamy dwa najbardziej popularne modele funkcjonowania służb specjalnych na świecie. Wywiad i kontrwywiad w jednej instytucji oraz wywiad i kontrwywiad jako dwie niezależne od siebie instytucje. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, że wywiad i kontra zawsze są od siebie niezależne bez względu na model. To znaczy działają niezależnie od siebie. W wywiadzie zawsze jednak działa taka struktura jak kontrwywiad. Jest to integralna część wywiadu, jest to kontrwywiad wywiadu. To instytucja zupełnie różna od kontrwywiadu jako takiego. Celem tego kontrwywiadu w wywiadzie jest ochrona własnych aktywów wywiadowczych za granicą przed penetracją przeciwnika. Jest to taka obrona wewnętrzna takiej instytucji, jaką jest wywiad, na zewnątrz państwa oczywiście. Natomiast kontrwywiad jako odrębna instytucja chroni państwo i jego aktywa przed działaniem obcych służb, obecnie również i innych zagrożeń, na terytorium państwa, które powołało taką instytucję jak kontrwywiad. Czyli jest to obrona wewnętrzna wewnątrz państwa. I pytanie. Czy kontrwywiad ma swój wywiad? Czy służba wewnętrzna państwa, jaką jest kontrwywiad, może mieć własną służbę wywiadowczą? Żeby nie było wątpliwości, jak mówię o wywiadzie, to myślę tylko o działalności poza granicami kraju. I chciałoby się rzec, oczywiście nie, bo to bez sensu. A jednak są takie kraje, które mają wywiad w kontrwywiadzie, choćby Rosja. Myśląc o wywiadzie rosyjskim, od razu mamy przed oczami cywilną SWR, czyli Służbę Wywiadu Zagranicznego oraz wojskową GRU. A tu proszę, FSB, czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa, również ma wywiad w swojej strukturze. Jak to się stało? Po rozpadzie ZSRR i rozformowaniu KGB powstało kilka niezależnych od siebie służb i instytucji, między innymi SWR i FSB właśnie. I taki stan rzeczy trwał przez całe lata 90. XX wieku. Po roku 2000 FSB zaczęła wchłaniać poszczególne służby niejako z powrotem. W ten sposób w skład FSB na prawach samodzielnej służby weszła Federalna Służba Graniczna, FPS, gdzie istniał Departament Wywiadowczy. Na co pogranicznikom wywiad? Tak naprawdę jest niezbędny. To tak zwany płytki wywiad przygraniczny. Jego zadaniem jest rozpoznanie obszarów przygranicznych państw ościennych. Nie jest to rozwiązanie nowe. W II Rzeczpospolitej oddział drugi prowadził wywiad płytki. Zarówno przez swoje ekspozytury, jak i służbę graniczną na zachodzie i południu kraju oraz, a może i przede wszystkim, przez Korpus Ochrony Pogranicza na granicy wschodniej. Pisałem o tym na blogu w artykule Praca operacyjna, czyli jak pracują służby. Tak przy okazji, oddział drugi prowadził również wywiad głęboki przez swoje placówki wywiadowcze oraz wywiad specjalny przez referaty polegający na sprawdzaniu agentów. Poza tym na przykład ekspozytura bydgoska prowadziła wywiad bardziej ofensywny, katowicka defensywny, a to już wprowadza pewne zamieszanie terminologiczne. Dlatego wracamy do KOP-u. Akcje agentury KOP-u, zwane wypadami, dokonywano w pasie przygranicznym, pod przykryciem przejść przemytniczych, bandyckich napadów, a nawet działań partyzanckich. Jednym z najbardziej znanych tajnych agentów pracujących w płytkim wywiadzie przygranicznym, ale bezpośrednio dla dwójki, był pisarz Sergiusz Piasecki. To barwna postać.
Gdy wybuchła rewolucja bolszewicka, dotarł do Mińska. Tam związał się z lokalnym światem przestępczym. Kiedy zaś do miasta wkroczyły oddziały białoruskie, walczące o istnienie niepodległej Białorusi, Piasecki zaciągnął się do nich. Gdy zostały rozbite, przeszedł do polskiej dywizji litewsko-białoruskiej, która w tym czasie zajęła Mińsk. Nieco później uczestniczył w obronie Warszawy. Po zakończeniu wojny 1920 roku odszedł z armii i związał się z wileńskim światem przestępczym. Podjął wówczas współpracę z dwójką właśnie. Za granicą obsługiwał wiele placówek wywiadowczych. Powierzano mu przekazywanie pieniędzy na działalność agentów na wschodzie. A jako, że wywiad płacił mało, przynajmniej w jego mniemaniu, to też zajął się przemytem przynoszącym dużo większe dochody. Zdarzyło się, że uciekł z pułapki zastawionej przez OGPU. To następczyni Czeka i poprzedniczka KGB. Uratował wówczas kolegę. Za ten czyn awansował do stopnia podporucznika, a nie był nawet w służbie czynnej. Z tego też powodu często mylnie podaje się, że był on oficerem wywiadu, a nie był. Interesujący jest też okres jego życia w trakcie okupacji. Został egzekutorem wileńskiej AK i to pomimo tego, że nie złożył przysięgi. Dwukrotnie odmówił wykonania wyroku na Józefie Mackiewiczu, wybitnym pisarzu. A po wojnie okazało się, że oba wyroki podziemnego trybunału nie miały podstaw. Wróćmy jednak do płytkiego wywiadu przygranicznego rosyjskich pograniczników. Jak głęboki jest ten wywiad płytki? Innymi słowy, jak daleko sięga w głąb kraju ościennego? Dopóki Departament Wywiadowczy był częścią FPS, wówczas faktycznie dotyczył terenów przygranicznych. Ale po odłączeniu go od FPS, w momencie wchłonięcia w struktury FSB i przeniesieniu do Zarządu Koordynacji Informacji Operacyjnej, w skrócie UKOI, w Departamencie Analiz FSB znacznie wydłużył się ten teren przygraniczny. Bowiem to, jak głęboko sięga wywiad płytki, zależy od zadań, które ma do wykonania dana służba i od jej możliwości. Zarząd Koordynacji Informacji Operacyjnej Departamentu Analiz FSB nie jest nazwą mogącą wskazywać na istnienie służby wywiadowczej, a jednak. Głównym celem istnienia UKOI stało się prowadzenie działań wywiadowczych na obszarze bliskiej zagranicy. Czyli czego? To zależy. Politycy i publicyści rosyjscy wskazują na trzy znaczenia bliskiej zagranicy. Są to kraje, które swoim zasięgiem obejmowało w przeszłości Imperium Rosyjskie. Albo są to byłe republiki wchodzące całkiem niedawno w skład ZSRR. Albo są to kraje byłego Układu Warszawskiego. To dość niepokojące. Znaczyłoby bowiem, że FSB, służba wewnętrzna Rosji, działa na terenie innych państw, nawet niekoniecznie graniczących z federacją. Chodzi na przykład o Czechy, o Węgry, czy też wschodnią część Niemiec, bo to, że działa na terenie Białorusi, Ukrainy, jak inaczej zajęto by Krym, albo Czeczenii. To niestety, ale raczej normalne. Problematyczne jednak to się staje, jeśli prowadzi ona swoje działania wywiadowcze na terenie państw bałtyckich. Przede wszystkim nurtuje nas pytanie, czy FSB prowadzi działalność wywiadowczą niezależnie od SWR i GRU w Polsce? Bardzo chciałbym móc odpowiedzieć, że to jakaś bzdura, aberracja, ale w 2017 roku przez media przetoczyła się niewielka burza, jakoby latem 2012 roku oficerowie FSB rozpracowywali Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W mediach operację tą ochrzczono nazwą Wołga. Jeśli to prawda, to UKOI, czyli Zarząd Koordynacji Informacji Operacyjnej Departamentu Analiz FSB,
Po zmianach organizacyjnych występujący zapewne pod inną, równie niewiele znaczącą nazwą, po prostu wykonywał swoją robotę na terenie bliskiej zagranicy. A to przecież sprawy wewnętrzne Rosji. Wow! Ja tam w sumie nie wiem. Wszystko, co powiedziałem, odnalazłem w źródłach jawnych, ogólnodostępnych. I to byłoby na tyle. Jeśli ten filmik spodobał się Tobie, to daj proszę lajka. Nie zapomnij również o zasubskrybowaniu zarówno tego kanału, jak i newslettera. I zapraszam na bloga. Wszystkie dane w opisie pod filmem. No to do zobaczenia. Cześć!